Dziś zaglądamy na rynek staromiejski, który przywykł już chyba, że każdego lata w niedzielę rozbrzmiewa na nim muzyka na żywo za sprawą cyklu o nazwie Kamerynki, zgrabnie łączącej kameralistykę z rynkiem właśnie. Byliśmy też na krótkich warsztatach z zakresu malarstwa akwarelowego, pastelowego i akrylowego. Na co dzień intensywnie zajmują się różnymi dziedzinami malarstwa i grafiki, letni wypoczynek łączą z nauczaniem innych. Małgorzata Buca ze Szczecina i Mirosław Megier z Człuchowa w zaprzyjaźnionym gospodarstwie agroturystycznym w Białogorzynie poprowadzili krótkie warsztaty, w których udział wzięły podopieczne Wala Jarosza z klubu Kanion Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przylesie, uczeń ostatniej klasy technikum drzewnego w Karlinie i córka gospodarzy. Jest to moje drugie spotkanie z akwarelą z uczniami, gdzie mogę przekazać swoją wiedzę, którą tam nabyłem na przestrzeni paru lat. Mówię na przestrzeni paru lat, ponieważ akwarelą zajmuję się od niespełna może 10, a malarstwem ogólnie zajmuję się od 30 lat. Z tym, że początki malarstwa były to malarstwo olejne, ale że charakter mam taki, a nie inny, wynika to z tego, że zawsze poszukuję czegoś nowego, więc sięgnąłem po akwarelę. A odkładał pan te akwarele też dlatego, że jest to trudna sztuka, że gdzieś tam musi dojrzeć? Czy może nie było takich wtedy możliwości, jeśli chodzi o papier, o całą tą otoczkę techniczną, która jest teraz dostępna? To też ma to ogromny wpływ, znaczenie. Generalnie akwarelą zawsze się interesowałem, ale tutaj właśnie decydowały te względy, tak jak już pani wspomniała, że nie było dostępu do takich materiałów, jak jest obecnie na rynku. I pierwszą próbę podjąłem 7 lat temu. Oczywiście nieudaną, ale to po prostu nie wolno się zrażać. Także wspomniałem, wynika to z mojego charakteru, jestem oparty bardzo i zawsze muszę dążyć do celu, jak sobie obiorę. I z tą akwarelą po prostu taka przyjaźń trwa do dzisiaj i myślę, że chyba pozostanie do końca, ponieważ jest to takie medium nieokiełznane, akwareli nie można oswoić. Jest to najtrudniejsza z technik malarskich, jaka w ogóle istnieje, ponieważ raz położonego koloru nie można już poprawić. I no cóż. Jak panie uczestniczki podeszły do tego, bo mamy tu za sobą 5 ujęć tej samej natury, każda inna. Przede wszystkim ciekawa jestem, którą pan z nich uznaje za najlepszą. Jeśli można w ogóle takie pytanie zadać i takiego wyboru dokonać. I jak panie tutaj reagowały właśnie na tą techniką, z którą musiały się zmierzyć? To znaczy, jak już wspomniałem, to jest drugie spotkanie z akwarelą. W zeszłym roku mieliśmy pejzaż, ale w tym roku postanowiłem coś takiego, żeby po prostu zmieniać, tak? Żeby robić zawsze coś innego. W tym roku martwą naturę, jak widzimy tutaj gruszki akurat. Malowały panie na podstawie mojej pracy. Ujęcie było dowolne, no jest zbliżone, czy kompozycja jest zbliżona do pierwotnej, ale jak widzimy jest 5 prac i generalnie różnią się, od siebie, tak? W akwarelach u pań spotkała się wielkim zainteresowaniem, ponieważ na co dzień, z tego co wiem, malują akrylem. Jest to tak zwane miękkie malarstwo. To jest to takie przejście z jednego medium do drugiego jest bardzo trudne. Ale akryl można przemalować dowolną ilość razy. Dokładnie. Ale widzę, że ja widzę postęp po prostu. Małgorzatę Buce natchnęły konie z pobliskiej stadniny oraz gołębie, wielka pasja gospodarza. W ciągu jednego dnia stworzyła 4 pastele. Pasteli, słuchaj, jestem zakochana od dawna. Już w liceum plastycznym inspirował mnie Witkacy. I cały czas próbuję właśnie ten rysunek i pastel dalej kontynuować, chociaż tutaj na warsztatach prowadziłam zajęcia z innej techniki. Było to malarstwo akrylowe.
No właśnie, jak uczestnicy warsztatów przyjęli ten akryl? Czy to była taka ulga po akwareli, że tu możemy sobie poprawiać, możemy kreślić, bo tym się charakteryzuje akryl? W sumie moje zajęcia były prowadzone jako pierwsze i tutaj panie, jak i uczestnik tu lokalny, pan Filip, co prawda zrobił rysunek, ale też przyglądał się tej technice. Formaty były dość duże, trochę mało czasu, także panie jeszcze dalej kontynuowały tą technikę. No, wiele spróbowałam właśnie od siebie powiedzieć z racji doświadczenia, ale były bardzo panie zaangażowane i prace, myślę, wyszły super, tak? Jaka tematyka? Bardzo niesprzyjająca była pogoda, bo lało, tak? Musieliśmy tutaj z rekwizytów lokalnych ułożyć szybko martwą naturę w miarę kontrastową, stąd ze stajni właśnie tutaj koło ze starego wozu, jakaś draperia, jakiś dzbanek gliniany i udało nam się. Myślę, że tu i proporcje, i kolor już w jakim stopniu użyte te elementy były prowadzone wcześniej przez pana Jarosza, tak? Waldemara Jarosza, który właśnie mnie w tym roku zaprosił na te warsztaty, za co bardzo mu dziękuję. Lucyna Górska. Tak było, tak było. W pewnym momencie ta nić na kołowrotku pękła i co dalej? No i dalej dziewczę związało i piosenka szczęśliwie się skończyła. Pieśń Stanisława Moniuszki. Lekcją muzyki dla dorosłych można okrzyknąć koncert, który odbył się na półmetku cyklu Kamerynki. Liczna grupa słuchaczy zgromadzona we wczesne niedzielne popołudnie na Rynku Staromiejskim została wręcz zasypana pytaniami przez prowadzącego koncert Wojciecha Bałdysa. Wszystkie dotyczyły znajomości polskich utworów, których krótkie fragmenty grały instrumentalistki z zespołu La Donna e Mobile. W koncercie nie mogło oczywiście zabraknąć jednego ze sztandarowych utworów w repertuarze tej grupy, a mianowicie Walca Barbary z filmu Noce i dnie. Thank you.
Nagrodą dla zwycięzcy były gadżety reklamowe, nagrodą dla wszystkich cały utwór, a wśród nich prym wiodły kompozycje patrona Filharmonii Koszalińskiej Stanisława Moniuszki. Partie wokalne śpiewała Lucyna Górska.